Witam. Właśnie zatrzymałem się na parkingu przy lesie, bo zobaczyłem, że mój motocykl właśnie osiągnął przebieg 38 999 km i 900 metrów. Zacząłem sobie podliczać wszystkie... O, za szybko bieg. Zacząłem sobie podliczać wszystkie przebiegi, które zrobiłem na motocyklach 125, a Hyosung jest moim trzecim motocyklem 125 cm sześciennych i wyszło mi, że osiągnąłem ponad 50 tysięcy kilometrów. Znaczy osiągnąłem, przejechałem tymi trzema motocyklami, o, właśnie równo wskoczyło 39 tysięcy, że przejechałem tymi motocyklami 50 tysięcy kilometrów. No, nieco ponad 50 tysięcy kilometrów. Tak więc postanowiłem trochę powiedzieć na temat tego, jak mi się tymi motocyklami jeździło. Trochę może o tym, dlaczego jeszcze nie zrobiłem prawa jazdy kategorii A. A zacznę od tego, że mój pierwszy motocykl to był motocykl marki Inka. Był to chiński motocykl, który kilka lat temu, właściwie już będzie chyba z 8, 9 czy 10 lat temu, sprowadzał pod własną marką, sprowadzała pod własną marką firma Intercars, stąd nazwa Inka. Motocykl, z tego co teraz mogę powiedzieć, dosyć solidny. Hamulce tarczowe wykonane, no wiadomo, może nie najlepiej, ale porównując go do Junaka i porównując go do Hyosunga, wykonany bardzo dobrze. Hamulce tarczowe, opony z przodu 110, z tyłu 130. On nie wyglądał tak jak... No nie wyglądał tak jak mój późniejszy Junak, czyli tak wyglądał trochę poważniej. Co do wyglądu, to tu oczywiście wiadomo, że są różne gusta. Mi on się podobał. Zrobiłem nim około 5000 km. Sprzedałem go tylko dlatego, bo okazało się, że miał taką ukrytą wadę silnika, o której mi oczywiście sprzedawca nie powiedział. Okazało się to tam przy okazji, przy bodajże serwisie przedsezonowym, jakieś regulacje tam były robione. Koszt naprawy to było 500 zł, sama robocizna plus materiały plus części, ale to określić mógł mechanik dopiero po rozebraniu tego silnika. Zatem stwierdziłem, że nie będę w niego pakował tyle pieniędzy. Wystawiłem go za dobrą cenę, opisałem co tam się mniej więcej dzieje. Przyjechał handlarz, nawet nie chciał słuchać o tym. Wziął, przejechał się, biegi wchodzą i kilka dni później wystawił go za 1500 więcej, bodajże za 3300, ja go sprzedałem za 1800, no ale później zakupiłem Junaka, stwierdziłem, że jednak to co nowe, to nowe, jak to mówią, jak ktoś dba, taki ma, także stwierdziłem, że kupię fabrycznie nowy motocykl i będę po prostu o niego dbał i jeździł nim bardzo długo. No, z Junakiem jeździło mi się bardzo dobrze, zrobiłem niecałe 17 tysięcy kilometrów, także sporo. Co do awarii, to jedna awaria była, ale naprawiona w ramach gwarancji. Jakieś podobno łożysko w sprzęgle, ja za bardzo się nie znam, tak mi przynajmniej powiedział właściciel w serwisie, który będę zresztą niedługo mijał tutaj w Gdyni. Nazwy nie będę wymieniał, bo to nie ma sensu. Ale zrobili to w ramach gwarancji. Dlaczego wymieniłem Junaka? No Junak to był chyba najtańszy model Junaka, który
był wtedy aktualnie w sprzedaży. Oponki cieniutkie, ogólnie jakość wykonania, no powiedziałbym średnia. Może nie najgorsza, ale też nie jakaś zadowalająca. I chociaż jeździło się nim bardzo dobrze, awarii jakoś takich poważnych nie było, to postanowiłem, że wymienię go na 125, ale na jakąś taką, która będzie miała raz, że maksymalną moc, którą dopuszczają przepisy, a dwa, że żeby po prostu był większy, masywniejszy, bo ja też tutaj do najmniejszych nie należę, a raczej do najchudszych, także stwierdziłem, że chciałbym motocykl, który będzie po prostu lepiej wykonany, miał dużo lepszy układ hamulcowy i chociaż tutaj z tyłu jest bęben, to wszystko z zupełności ten układ, który jest tutaj, wystarcza. No i padło na jeden z największych motocykli w swojej klasie, czyli Hyosung. Chciałem z Hyosunga GT125, ale nie było nic. Przynajmniej w najbliższych okolicach był jeden egzemplarz taki, który mi się spodobał w Warszawie, ale zadałem parę pytań sprzedawcy za pomocą komunikatora OLX, a raczej wiadomości prywatnej OLX, bo stwierdziłem, że po prostu dlatego pytam o pierdoły, ale o takie podstawowe rzeczy, po prostu chcę przyjechać po niego, kupić go i wrócić nim 400 km. I dlatego nie chciałbym jechać na marne, tylko po prostu jak najwięcej się dowiedzieć i no, żeby mieć jakiś pogląd, czy w ogóle jest sens jechać. Nic bliżej nie znalazłem, także padło na zakup tego Hyosunga w Motoshopie w Gdańsku. No, na dzień dzisiejszy mam nim przejechane 29 tysięcy km. Już nawet trochę ponad 29 tysięcy, co łącznie daje 5 tysięcy plus 17, 22 plus 29 tysięcy, około 51 tysięcy, bo tam też Junaka sprzedałem minimalnie. Miał minimalnie mniej niż to 17, tam 16, 900 coś. Także jakby to wszystko do kupy, że tak powiem, dodać, to wyjdzie i tak grubo ponad 50 tysięcy, w tym sensie, że między 50 a 51 tysięcy. Jeżdżę sobie tymi 125-kami. Nie narzekam. No, oczywiście wiadomo, mocy mogłoby być więcej. Prędkość maksymalna mogłaby być wyższa. No ale żeby to mieć, to trzeba zrobić prawo jazdy kategorii A. Jest to oczywiście najprostsza droga, żeby jakoś te osiągi poprawić. A niektórzy przerabiają te motocykle, dokładają cylindry większe silniki wkładają, no ale to już jest taka zabawa, która może być później trochę niebezpieczna, jeżeli chodzi o kolizję. Kolizję może nie, ale bardziej o wypadek. Ale o tym jest już dużo w internecie, także nie ma co się rozwodzić. No mi te motocykle z 125 w zupełności wystarczają do wszystkiego. Do jazdy po przysłowiowe bułki, chociaż raczej na zakupy nie jeżdżę, może miał jakieś kufry, no ale zdarzało się, że gdzieś tam skądś wracałem, to wjeżdżałem do sklepu na zakupy. Do jazdy do pracy, jakieś krótkie przejażdżki, krótsze, dłuższe, weekendowe, w grupie bądź samemu, jak również na długie wyjazdy urlopowe, trasy po kilkaset kilometrów. Też nie są straszne, ale o tym, że motocykl 125 nadaje się na trasy, już wspominałem. Przynajmniej według mnie nadaje się na trasy, bo są osoby, które twierdzą, że nie. Ale to jest takie subiektywne zdanie każdego. 50, ponad 50 tysięcy kilometrów przejechane w 3 sezony.
z czego oczywiście no, najwięcej przejechane w pierwszym sezonie, już nie pamiętam dokładnie ile, ale to był taki powiedzmy boom. Ja jeździłem bardzo dużo. Dużo osób było również, które jeździły tutaj właśnie w okolicach na 125, wspólne jakieś wyjazdy, krótsze, dłuższe, po kilkaset kilometrów nawet w ciągu dnia. Czy ja polecam motocykle 125? Na pewno. Zacznę od tego, że jazda motocyklem daje niesamowitą frajdę, nawet takim niewielkim, jeżeli chodzi o pojemność, który nie rozpędza się 200-250 km na godzinę, tylko powiedzmy komfortowo do tych 100. Na pewno jest to bardzo duża przyjemność, bardzo odstresowuje. Powiem tak, no nie ma co porównywać w ogóle do jazdy samochodem, no chyba, że ktoś ma jakiś wypasiony samochód, którym ma bardzo dobre osiągi, bardzo dobrze się nim jeździ. No ale tutaj też, tak jak mówiłem, nie ma co porównywać motocykla do samochodu. Niektórzy mówią, że to wolność. No wolność, można tak powiedzieć, że jazda motocyklem to wolność, no ale jazda samochodem, jazda rowerem, hulajnogą to też jest wolność. Tylko dajmy na to trochę mniejszy zasięg tej wolności w przypadku roweru czy hulajnogi. Tutaj po prostu wsiadasz, jedziesz sobie, no to jest nieopisane uczucie, jak masz fajną pogodę, lato, kilka dni wolnych, czy kilkanaście, czy nawet jeden dzień wolny, jedziesz przed siebie, podziwiasz widoki, jest to naprawdę bardzo odstresowujące od takiej szarej codzienności. Dlaczego ja nie zrobiłem prawa jazdy kategorii A? Miałem trzy podejścia, praktycznie jedno podejście, ale trzy razy już byłem prawie że zdecydowany na to. No, w listopadzie 2015 strasznie się napaliłem, żeby zrobić to prawo jazdy. Poszedłem nawet do szkoły, chciałem się zapisać, no ale pani mówi, że profil kierowcy. Ja mówię, co to jest? Zdawałem na prawo jazdy A, na prawo jazdy B kilka lat wcześniej, no i nie było takiego wymogu. A pani mówi, trzeba zrobić zaświadczenie lekarskie, znaczy zrobić, trzeba otrzymać zaświadczenie lekarskie, do lekarza się udać najpierw, zdjęcia zrobić, pójść do Wydziału Komunikacji w swoim mieście, wyrobić tę właśnie kartę kierowcy. I dopiero z tym można się zapisać. Nie wiem, czy tutaj się pojawiło moje wrodzone lenistwo. Po prostu stwierdziłem, że kurde, nie mam czasu na to chwilowo. No i tak przeleciał mi kolejny rok. Później znowu stwierdziłem, że kurczę, trzeba. Już nawet miałem wybrany motocykl, który będę chciał zakupić. No ale jakoś znowu, nie wiem, czy nie miałem czasu, czy mi się nie chciało. Później znowu, już nie pamiętam też kiedy, naszła mnie taka, jak to powiedzieć, ochota, żeby zrobić to prawo jazdy, no ale znowu nie zrobiłem. Do dnia dzisiejszego się nie zapisałem nawet na kurs. Ale tak sobie wszystko podsumowuję, że jeżeli ten motocykl wystarcza mi tak naprawdę do wszystkiego, ja większej prędkości nie potrzebuję. Staram się omijać autostrady, ekspresówki. Także na normalnych drogach wojewódzkich, na krajowych, te prędkości, które ten motocykl osiąga, są zadowalające. Przyspieszenie, no tu nie ma co komentować. Przyspieszenie jakieś jest, wiadomo. Trzy lata kategoria B i można się takim oto motocyklem poruszać. Czy ja polecam kupno takiego motocykla? No na pewno, jeżeli ktoś zawsze marzył, żeby motocyklem jeździć, ale nie wiem, nie miał
pieniędzy na to prawo jazdy, nie ma czasu na to prawo jazdy, żeby zrobić, albo nie ma zgody w domu, żeby jeździł motocyklem, żeby robił prawo jazdy, to naprawdę polecam. Bardzo dużo osób, które znam, może nie bardzo dużo, ale sporo osób, które nigdy nie myślało o tym, żeby jeździć w ogóle motocyklem. O kurde, ale dziura. Mają po kilka, no, nawet po 40-50 lat. No i tutaj nagle pojawiła się możliwość jazdy. Bardzo sobie chwalą, część z tych osób zostaje przy 125, część z tych osób robi prawa jazdy i po prostu zmienia na większe motocykle. Brakuje mocy, brakuje prędkości, ale też dlatego, że no 125 z kategorią B nie wyjedziesz poza Polskę. Jest kilka krajów w Europie, gdzie można tym motocyklem pojechać, no ale nie jest to jakoś... Znaczy nie da się bezpośrednio z Polski pojechać. Bodajże Czechy, Słowacja, można jechać automatem, jeździć. Także no na pewno dzięki tym zmianom w przepisach grono motocyklistów się powiększyło i to bardzo znacznie. Czy to jest plus, czy minus, to już każdy sobie może na ten temat odpowiedzieć. Mi się wydaje, że plus. Ja tu muszę gdzieś zaparkować, bo nie ma za bardzo gdzie. No nic, spróbuję tutaj. Jakoś sobie stanąć. Muszę podejść w jedno miejsce. Także no co. 50 tysięcy kilometrów, które przejeździłem bez żadnej kolizji, bez żadnego wypadku, jak na razie bez żadnej gleby takiej poważniejszej, oprócz zakopania się w piasku i przy prędkości zerowej zaliczenia przewrotki. Co tu dużo mówić. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy kupić taki motocykl 125, to niech się lepiej nie zastanawia, tylko uderza do jakiegoś salonu bądź poszuka sobie w internecie. Na pewno żałować nie będzie swojej decyzji. Jak się tym zarazi, to się zarazi, albo zmieni na większy, albo nie zmieni na większy. Jak się tym nie zarazi, to po prostu motocykl sprzeda bez problemu. Ale każdemu polecam, żeby spróbować, bo jest to naprawdę przyjemność nie do opisania. I to chyba na tyle. Ja tutaj muszę podejść w jedno miejsce, także będę już kończył. No i następny raz z takim wywodem spotkamy się, jak uda mi się osiągnąć 100 tysięcy kilometrów. Ciekawe, czy będzie to za 3 lata, za 4. Może jednak mnie coś najdzie i zmienię na większy motocykl. No zobaczymy. Jak na razie jeżdżę tym, czym jeżdżę. Pozdrawiam. Dzięki za uwagę i do następnego.